Więc to jest nasz Flibi, czyli po prostu biedronka, z którą będziemy teraz walczyć. W ogóle fajnie, fajne zakończenie jakby pierwszej wyspy, pierwszego świata, gdzie w zasadzie mamy właśnie nocną scenerię na naszej pierwszej takiej letniej wyspy. W ogóle sam ten świat kojarzy mi się właśnie z latem i ogólnie z wiosną, tak więc fajnie trafiłem z tym let's playem, bo mamy już dawno po pierwszym dniu wniosny, tak, to nie za wniosna. Po pierwszym dniu wiosny, plus na dodatek, no, mamy obecnie kwiecień, tak więc była zmiana czasu, przez co mamy teraz dzień dłuższy, więc tym bardziej zajebiście, że tak powiem, żeli popą. I dobra, lećmy tutaj. Oczywiście standardowo, zanim dojdziemy do bossa, to musimy przedrzeć się przez dwie sekwencje, które nam tutaj przygotowali twórcy i to jest po prostu mieszanka tego, co już widzieliśmy na początku, czyli naszego takiego letniego klimatu na letniej wyspie, plus na dodatek jeszcze, wiadomo, jaskinia, w której mamy dużo lawy, no i przeciwników. Chociaż dobra, z tym, że dużo przeciwników to trochę słabo, no ale sami widzicie mniej więcej, jak to się prezentuje. Tak, to jest właśnie konfrontacja z naszym drugim i zarazem ostatnim bossem na pierwszej wyspie, czyli naszą biedronką. Muzyka, która tutaj towarzyszy, jest świetna. Mój ulubiony soundtrack, jeżeli chodzi o pierwszą wyspę. Sami się zresztą go wsłuchajcie teraz, a ja na spokojnie będę bił się z tą pierdonką na ringu. W ogóle grafika w tym poziomie również jest piękna na tej arence. Jak sami zresztą widzicie, ta biedronka albo Flippy nie ma zbytnio nowych ataków do zaprezentowania, bo w zasadzie uczy się tam chyba jednego co każdą sekwencję. No ale jak widzieliście, został bardzo szybko on pokonany. Co prawda trochę żałuję, że straciłem te klejnoty, no ale trudno się mówi. Żyje się dalej. Muszę się z tym niestety pogodzić. No i w taki oto sposób Flippy został pokonany, no i zmienił się z powrotem w słodką, fajną, miłą, kochaną, piękną biedronkę, a my zostaliśmy zaproszeni do ostatniego specjalnego poziomu na wyspie numer 1 pod nazwą The Twisty Tunnels. Zobaczmy, co ten poziom dla nas przyszykował. Jestem bardzo tego ciekaw. Okej, na samym starcie mamy tutaj tego odkurzacza Nono, pseudo. I lecimy z Koksem. Co tutaj ciekawego nam twórcy przyszykowali? Okej, widzę, że tutaj strzelające odkurzacze Nono wciąż działają. My zatem idziemy tu w prosto, unikamy przeszkód. Jak najbardziej. To na razie nic nie było do zaprezentowania, do pokazania. Oj! Aj! Kurczę, za bardzo się pośpieszyłem. Kurde! Ja pierdzielę. Dwa życia w tak łatwy sposób stracić. No to trzeba być chyba mną, jeżeli chodzi o Kroka. Okej. Mamy po coś klucz, tylko zastanawiam się po co. Zapewne zaraz będzie tutaj jakieś dodatkowe pomieszczenko. Tak mi się wydaje. Okej. Ta, mamy tutaj właśnie drzwi.
Okej, okay, tam jest u góry puzzle, czyli tu już nam zwiastuje koniec poziomu, aczkolwiek, no, zanim dostaniemy się do tego końca zasranego, to przy okazji zginę. Trzeba zobaczyć, co tam za tymi drzwiami jest. Lecimy do góry. Kurde, 3 życia straciłem, miałem 17 żyć. Ale lepsze to niż 0, co nie? Co tu mamy? To jest podobne pomieszczenie do tego z poprzedniego specjalnego poziomu. Aha! Teraz te platformy równym ciągiem lecą i trzeba będzie się jakoś złapać. Kurde, ale to ciężkie będzie. Kurde, prawie było. Dawaj krok. O, udało się. Nice. Kurde. Ja pierdzielę. Okej, okay, powolutku sobie skaczemy. Ja pierdzielę. Aha, tutaj u góry są... Jest... Nie, dwa życia są. Wow. Dobra, przy okazji chociaż minimalnie nadrabiamy straty. I tak będę jedno życie w plecy, bo miałbym teraz ich 17. W sumie to nawet jestem... Dwa życia w plecy, bo miałbym ich normalnie teraz... 18! Kurde! Nie wierzę w to. Po prostu w to nie wierzę. Serio się nawet muzyka wyłączyła? To dowaliłem teraz do pieca, że nawet soundtrack się poddał. Ja pierdzielę. To trzeba być naprawdę mną. Aha, dobra, jednak leci. I to jeszcze nie ten soundtrack. Dobra, mamy to. Okej, okay, mamy to, co mieliśmy zdobyć, czyli dalej jestem 3 życia w plecy, no bo jak żeby inaczej. Po co mam mieć więcej żyć? Po co? Lepiej mieć mniej. I co? To tyle. Dwa puzzle mamy zebrane, bardzo ładnie. I zrobione ogólnie 100% na pierwszej wyspie. O! I mamy już świat zimowy, wyspę zimową. I tutaj myślę, że sobie zapiszemy gierkę. Ładnie nam nawet poszło. Ile będziemy mieli procent gry? Jezu, nie to. Ale zapisywałem. Gdzie jest? Gdzie jest ten mój save? Tu jest save. Nope. Chciałem zapisać. ...22% już mamy, o kurde. Nice. Żeśmy 20% zdobyli tutaj. Ładnie. No to co, no to dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play, że wam się przyjemnie go ogląda.
napiszcie w komentarzach wasze wspomnienia z Krokiem i ogólnie z tymi poziomami, jak i z tym światem, który teraz przechodziliśmy, bo jestem po prostu ciekaw. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Jeżeli jesteście nowi na kanale, to zasubskrybujcie kanał po więcej, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na moje socjale, linki są pozostawiane w opisie, czyli wiecie, grupa na Facebooka, Discord oraz Discord Crow Zajbatsu, bo tam się bardzo często udzielam. No i co, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. I pamiętajcie, zanim wyjdziecie z tego filmiku, piszemy wszyscy do Justyny na kanale Juju pod ostatnim odcinkiem z Kroka, albo nawet pod jej ostatnim filmikiem. Juju, hashtag Juju, wracaj do Kroka, bo Michał cię wyprzedzi. Pozdrawiam.